Janko, dzisiaj z kina garażowego tym razem, że jest nowy sezon Stranger Thingsa, także sobie oglądam, a lampa psuje efekt, ale... No ale lampa mi będzie potrzebna, bo chciałem wam pokazać, wylicytowałem sobie te suwaki do diorki, znaczy do korektora i... Z tej strony jest 100%, a z tej strony jednego brakowało, bo no tam ich było chyba z 7, a tutaj brakowało 8 tych nakładek. I tutaj, gdzie było całkiem urwane, tam jak widać trochę czerwone, tą rurkę taką termoaktywną na to naciągłem. I tutaj można przesuwać rurka termoaktywna i taśma klejąca czarna, znaczy izolacja na to jest nasunięta, ale to są te kurcze niskie, średnie, takie niezbyt przyjemnie brzmiące na tych kolumnach, za bardzo pudłowatości dodaje im, także to jest najmniej używany suwak, praktycznie cały czas na samym dole. A bas, on mi tutaj też odpada, też tutaj zrobiłem termoaktywną tą taką, ale muszę ją jeszcze widać pogrubić, bo mi wypada, bo tutaj też było urwane, to jest trochę krótsza ta końcówka, ale jak się to nasunie i nie rusza, to też się trzyma i można tym operować, tylko że nie można za to ciągnąć, tylko docisnąć góra-dół. No ale ja to jeszcze usztywnię, bo nawet mogę klejem na gorącym tam kapnąć do środka, nałożyć, to będzie się trzymało perfekcyjnie. No ale chciałem wam tylko pokazać, że no korektorek już wygląda prawie idealnie, bo już prawie wszystkie nakładki są nasunięte. Co prawda te dwie były urwane, ta jest bardziej w głąb urwana i zabrakło nakładki, ale też nie wygląda to wcale tak źle. Ogólnie już wygląda o wiele lepiej. No i co? Ja się biorę za dalsze oglądanie, bo akurat przez diorkę sobie podłączyłem ten projektorek. Mega te efekty tutaj brzmią, zwłaszcza na tym Stranger Things jest fajna ścieżka dźwiękowa. I fajnie to się ogląda. I coś ciężkiego? Do czego? Także ja kończę ten filmik i biorę się za dalsze oglądanie, to trzymajcie się. Hej.